Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i jak widzicie po tytule, dziś zapraszam Was na 5 dni 5 stylizacji, a to dlatego, że pod ostatnim moim filmikiem tego typu dostałam od Was bardzo pozytywny feedback, że chcecie więcej takich filmików, chcecie oglądać moje propozycje, mój styl, moich stylizacji, dlatego też tak sobie pomyślałam, że raz w miesiącu spokojnie wystarczy, jak będę wrzucać taki filmik, dlatego też dzisiaj zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Witajcie, witajcie w pierwszej stylizacji. Za chwilę wybieram się na spotkanie, więc nie chciałam wyglądać za bardzo, tak powiedziałabym, formalnie, klasycznie, ale też nie za bardzo sportowo, więc stwierdziłam, że założę jeden z moich ulubionych ostatnio kolorów, a mianowicie ten przepiękny chabrowy. I mam na sobie golfik, taki cienki, który jest ze sklepu Candy Tam. Już go widzieliście wiele razy tutaj na moim kanale, ale mam na sobie też taką sukienkę z Zary, z nowej kolekcji. Co jest w niej fajne i mi się podoba osobiście bardzo, to to, że można ją nosić na wiele sposobów. Albo jako właśnie taką sukienkę, albo też jako tunikę, na przykład do jeansów. I tak też mam zamiar ją nosić. Na przykład rozpiętą, wtedy będzie taką fajną kamizelką. Ta sukienka jest na guziki od samego dołu do góry. Jak widzicie, ma tutaj też kołnierzyk, bardzo fajny taki tweedowy materiał, no i ten przepiękny kolor, nie ma żadnych kieszeni, ale ja na przykład lubię takie właśnie workowate sukienki, natomiast ona też fajnie będzie wyglądała, jak ją zepniemy w pasie, jakimś ładnym paskiem i wtedy będzie taka bardziej kobieca. No więc dzisiaj do tego cienkie rajstopy, botki moje czarne, sukienka, tak jak widzicie, i zaraz zakładam resztę, pokażę Wam, jak się prezentuję już w całości. Jak widzicie, zarzuciłam na siebie mój granatowy płaszczyk z Zary ze złotymi guzikami. To była kolekcja zimowa z zeszłego roku. No i do tego też mam torebkę Liu Jo. Także słuchajcie, no tak się prezentuję. Mogę lecieć na spotkanie. A my za moment widzimy się w kolejnej stylizacji. Czas na kolejną stylówkę. Dzisiaj mamy taki luźny dzień, jedziemy za chwilę z Maxem na zakupy, ogarnąć kilka spraw, musimy podjechać do zakładu, gdzie wykonują marmur, gdzie robią wykończenia marmurowe w mieszkaniach, no i będzie trochę jeżdżenia, więc tak postanowiłam sobie, że dzisiaj ubiorę się na luzie i jak widzicie, mam na sobie bluzę, taką bluzę, sukienkę od marki Benetton. Białą, właśnie z takim całkiem fajnym nadrukiem. Ja lubię takie luźne bluzy, wyglądające właśnie jak taka sukienka. Oczywiście nie mam gołych nóg, żeby nie było. Mam na sobie rajstopki takie cieniutkie i do tego botki stare z Zary, zegarek złoty Daniel Wellington i pewnie rzuci Wam się w oczy to, co mam tutaj, czyli taką przepiękną nausznicę złotą z baszką od marki MACD. I już ubieram resztę, pokażę Wam, jak będę dzisiaj wyglądać. I tak prezentuję się w całości. Jak widzicie, mamy dzisiaj przepiękną, słoneczną pogodę. Zresztą widać tutaj, o! Więc okularki, które są ze sklepu Lux Brille. Założyłam płaszczyk ze sklepu Sfera. Mam go już jakiś czas, więc on jest też niedostępny w sprzedaży. Limitowana torebka od Pinko. No i słuchajcie, tak wyglądam. Proszę bardzo. Wygodnie, na luzie, można jechać, załatwiać wszystkie najważniejsze sprawy.
czas na kolejną stylizację. Za moment ja i Max jedziemy na krótki spacer, bo niestety jest dzisiaj dosyć zimno, wietrznie, ale chcemy trochę odświeżyć naszą głowę. Przy okazji też chcemy pójść na jakąś dobrą kawę, bo dawno nie byliśmy tak na kawie poza domem. I później będziemy mieć wizytę naszych znajomych w domu na obiedzie. Więc dzisiejszy outfit taki z jednej strony wygodny, z drugiej strony ciepły i też troszkę taki bardziej klasyczny. Co mam na sobie? To widzicie, ten taki piękny, żółty sweterek z Zary, który ostatnio mogliście widzieć tutaj u mnie na kanale. Na ten sweterek zarzuciłam sobie tę butelkową, zieloną, przepiękną ramoneskę zamszową ze sklepu Candy Tam. I mam też zarzucony na siebie płaszcz granatowe z Zary, później go oczywiście założę. Do tego mam jeansy przecierane granatowe, również ze sklepu Candy Tam, kozaki zielone ze sklepu Marco Shoes, kozaki zamszowe, też już je u mnie widzieliście, no i jedna z moich ulubionych torebek, stary model Liu Zhou. Tak się właśnie prezentuję dzisiaj. W sumie to nic szczególnego, taki, powiedziałabym, mój outfit na spacer, na kawę, a później wygodne do siedzenia w domu, jak przyjdą znajomi. No, dzień dobry w kolejnej stylówce. Moje drogie panie, dzisiaj mam na sobie taki totalnie na luzie outfit. Jadę załatwić parę spraw. Jest całkiem ładna pogoda, piękne słońce, więc jak widzicie, mam już na sobie okulary. Okulary są ze sklepu Lux Brille. Ostatnio moja ulubiona nausznica ze sklepu MACT. I idziemy dalej. Czarny golf, który jest ze sklepu e-shopper. Na golf mam założony sweterek, który jest ze sklepu Ifrico chyba, o ile dobrze pamiętam. Na to nałożyłam sobie zieloną parkę, moją parkę ulubioną z Zary, która już jest od dawna niedostępna, a kupiłam ją kilka lat temu. Torba zamszowa Pinko, woskowane brązowe spodnie ze sklepu Candy Tam, no i oczywiście płaskie buty, sneakersy Guess. Tak dzisiaj wyglądam, na luzie, jadę ogarnąć wszystko, co mam dzisiaj do załatwienia, no i przynajmniej będzie mi wygodnie, o i nie za gorąco. Czas na ostatnią stylówkę w tym filmie i dzisiaj, jak widzicie po okularach, znowu mamy piękną pogodę. Tym razem okulary też są ze sklepu Lux Brille, włosy związane w koczek i mam na sobie taki, powiedziałabym, luźny outfit. Założyłam sobie taki gruby, szary sweter z Zary, który ma już kilka lat. Na to mam marynarkę z Zary, którą też kupiłam kilka sezonów temu. Ona jest fajna, bo jest taka gruba i ciepła i równie dobrze może zastąpić płaszczyk, torebka Pinko, jedna z moich ulubionych, jak nie ulubiona, i do tego mam szare przecierane jeansy ze sklepu Candy Tam i sneakersy Michael Kors. No i tak, widzicie, wygodnie, w miarę ciepło, tak się dzisiaj prezentuję. I moi drodzy, moje drogie panie, kończę ten dzisiejszy film ze stylizacjami. Jestem ciekawa, która z nich przypadła Wam najbardziej do gustu. Dajcie znać w komentarzach. I oczywiście widzimy się w następnym filmiku. Buziaki, pa!